Odkąd pamiętam, to bardzo lubiłem oglądać filmy, jak ktoś kupował swoją nową furę. Czy to Frizol, jak odbierał swojego legendarnego Mercedesa, Jawor swoje Porsche, czy Werka. A, to nawet widziałem na żywo, tak? To ja nagrywałem ten film. Nie wiem, jakoś emocje w tych filmach, no i oczywiście te fury, dawały mi kopa do działania. No a dzisiaj przyszedł czas na mnie. Ja wiem, że mam kanał czysto koszykarski, ale stwierdziłem, że jest to dla mnie ważny moment, a wy dostaniecie Basketa w trochę innej formie, więc czemu by nie? Ach, proszę Państwa. Nie mogę w to uwierzyć, ale dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień, kiedy odbieram swoją nową furę. Tak właściwie swój pierwszy, prawdziwy samochód. Jestem z siebie mega dumny, bo no rzecz materialna, wiadomo, ale jest to mimo wszystko takie zwieńczenie mojej ciężkiej pracy przez ostatnie kilka lat. O kurde, tak się jaram, że nie macie pojęcia. Uważam, że jest to gruba fura, trochę zaszalałem, wiadomo, nie jest to jakieś Lambo czy Ferrari, ale i tak uważam, że jest to powód, z którego naprawdę można się cieszyć. Kurde, ciężko mi opisać tak w zasadzie, co czuję, bo są to grube emocje. Cały proces w ogóle z tym samochodem, no już nie będę wam kłamał, no nie jest to auto z salonu. Trwał kilka miesięcy, nie jeździłem tym autem jeszcze, no tyle co na lawetę i z powrotem. Jest to auto nietuzinkowe, powiedziałbym, że bardzo rzadkie na drogach, szczególnie w Polsce, głównie przez jeden feature, który to auto ma, ale to za chwilę zobaczycie, a zresztą chodźcie, pokażę wam. Dotarłem także moim nowym samochodem, który zakupiłem. Jest, uwaga, to oto BMW 4. No zobaczcie, jak to wygląda. Ale sztos, tak zwana srebrna strzała. Tak się prezentuje, ale to mocarnie wyglądać i to jest mój samochód. Mega. To, co jest najważniejsze, to to, że ten samochód to, uwaga, kabriolet. Tak, to jest kabriolet z twardym dachem. Czyli te wszystkie elementy, które tu widzicie, składają się i wchodzą do bagażnika. A to oznacza, że jeżeli przytrzymam ten przycisk na pilocie, czai się to. To wygląda dosłownie jak jakiś Transformers, nie? Patrzcie się na to. No i w tym momencie nagle zwykłe auto stało się kabrioletem. No jest przepiękne. Dla ciekawskich, no to ono nie wygląda jeszcze tak, jakbym chciał. Chcę tutaj zmienić kilka rzeczy. Przede wszystkim chciałbym zmienić przedni zderzak, progi, no i oczywiście tylny zderzak. I docelowo znalazłem takie zdjęcie na internecie. Chciałbym, żeby ten samochód wyglądał o tak. No moim zdaniem w tym konfigu jest przepiękny, że on ma tam delikatnie światła przyciemnione, ja nie wiem w sumie, czy w Polsce można, będę musiał się dowiedzieć. W każdym razie, no gdybym tak zrobił to auto, no to w ogóle, no będzie wyglądało mega, mega mocno. Ale w ogóle zobaczcie, jakie to jest abstrakcyjne, podchodzicie do samochodu i normalnie możecie sobie wziąć rzeczy, położyć. I to, co jest najlepsze, to, że to jest kabriolet czteroosobowy. Jest to 428i. Teraz pewnie wiele osób, które ogarniają temat motoryzacji, może się złapać za głowę, o nie, najgorszy silnik w BMW. Powiem wam tak, no pierwszy dzień samochodu, jeszcze się nic nie stało. Dam znać za 30 000 km, jak się rozleci, no to pewnie wtedy będę płakał. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, będę go odpowiednio serwisował. Może się nic tutaj złego nie podzieje, ale słuchajcie, to co jest jeszcze ogromnym problemem w tym samochodzie, to słuchajcie, te dwie malutkie rurki, bo no nie brzmią. Wiem, że to jest 2-litrowa pierdziawa, ale i tak da się z tego cokolwiek zrobić, dlatego moją następną rzeczą będzie zamontowanie tutaj jakiegoś fajnego układu wydechowego, ponieważ no chciałem, żeby coś tam popierdział. To, co jest jeszcze ciekawe w tym samochodzie, to słuchajcie, bagażnik, bo przez to, że cały dach się do niego chowa, no to można pomyśleć, że jest mały, a nic bardziej mylnego. Uważam, że jak na kabriolet, to bagażnik jest całkiem sporych rozmiarów. Zobaczcie, wygląda w ten sposób. Tutaj mogą normalnie wchodzić walizki. Zobaczcie, w porównaniu do mojej ręki, no jest naprawdę sporo, ale tak wygląda bagażnik tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nie chcemy złożyć dachu. A jeżeli chcemy złożyć dach, no to musimy dać to w dół i teraz wszystko pod spodem, co tu się znajduje, no to tu mogą być bagaże, a tu na górze nie może być nic, ponieważ właśnie tam chowa się dach. Wydaje mi się, że nie ma tragedii. Dobra, także przyszedł czas na pierwszą przejażdżkę. Dobra, załączmy tą bestię. Kurde, ale sztosik, dobra, tutaj wrzucamy drive, to wiem. Ja, ale fajnie, w ogóle jak on płynie, mega, 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 w ogóle jest, w porównaniu do mojego poprzedniego auta to nawet nie ma żadnego porównania, jest, już widzę, tak kozacko. The quote goes like this, one day or day one, one day or day one. I naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że ten samochód jest mój. No, ale w ogóle to, co mnie najbardziej zastanawia, to jak zmieni się zachowanie teraz kierowców względem mnie. Czy będą czuli jakiś respekt, bo to BMW, czy będą mnie częściej puszczać, czy będą, nie wiem, chcieli się ścigać na światach. Jestem bardzo ciekawy, bo nigdy tego nie doświadczyłem. Wiecie, jeździłem starym Fordem, więc raczej nikt mnie na wyścigi nie podpuszczał. Mogli jednego buta dać, co? Ale to daje. Wiadomo, to pierwsze wrażenia tylko i wyłącznie, plus nie jestem motoryzacyjnym youtuberem, więc nie wiem też jak tutaj gadać do was, ale kurde, no jeśli chodzi o moje emocje, no to mogę wam powiedzieć, że naprawdę no mega się cieszę. Przyszedł czas na pierwsze tankowanie. 9.5 oczywiście tu lejemy, w ogóle pierwszy raz. Ale to wygląda, możesz pokazać. Mega mocny kadr, nie? Normalnie jak w GTA jakimś. Ja, to auto wygląda tak niesamowicie. W ogóle to zobaczcie jeszcze, nałożyłem ten wind deflector. Dzięki niemu w ogóle nic wam nie wieje, pomimo tego, że jesteście w cabrio i nie macie dachu nad sobą. Patrzyłem na tą część, konkretnie na ten plastik z tą siatką i wiecie ile to kosztuje? 3000 zł, serio. I cieszę się, bo bałem się, że tego nie będę miał, jak auto przypłynęło ze Stanów, ale na szczęście było, więc jestem 3000 mniej stratny. Kurde, widzicie ten widoczek? Powiem wam, że w 2 tygodnie przejechałem 2500 kilometrów, tak, strasznie dużo wiem. Miałem dużo tras i w sumie powiem wam, że to auto sprawdziło się wręcz idealnie. W ogóle nie wiem czy kojarzycie, ale to jest legendarna ulica, gdzie Buda nagrywał swój pierwszy film, Young Multi, teledysk do plecaka, no i Freeze swojego Mercedesa po odbiorze. Taki tam easter egg. Nie wiem czy kiedykolwiek jechaliście kabrioletem, ale gdy jeździ się w cabrio, czujecie się jakbyście byli główną postacią w grze komputerowej, serio. Jest to takie przyjemne, że ciężko to wręcz opisać słowami. Wiatr wam wieje. Jest jeden minus, żeby nie było, że jest tak pięknie cukierkowo-kolorowo. Często śmierdzi. Na szczęście nie ma dachu, więc ten zapach szybko wywiewa, ale tak, jeździłem no dużo po tej piękniejszej części Polski i no śmierdziało. No ja się cieszę, bo to auto ma, słuchajcie, twardy dach, co oznacza, że no nie muszę się martwić w zimę, nie muszę tego impregnować, nie muszę się bać, że nie wiem, ktoś mi nożem przeleci ten dach. Dlatego właśnie kupiłem to auto, bo uważam, że ten feature jest no game changerem. To auto ma napęd 4x4, na czym mi bardzo zależało, bo ja sobie no cenię bezpieczeństwo, to był mój taki główny punkt, jeśli chodzi o kupno nowego samochodu. No i fajnie to 4x4 działa. Kurde, wszystkie zakręty, wszystkie jakieś cięższe skrzyżowania, to auto po prostu wystrzeliwuje jak z procy, więc jest to bardzo fajne. Ciekawy jestem jak będzie w zimę, czy uda się zakręcić jakieś bączki na terenie prywatnym oczywiście, na jakimś śniegu. Jestem bardzo ciekawy. Oczywiście w kabriolecie trzeba także zrobić jedną rzecz. 3, 2, 1! Tunel! Ha, ha, ha! Ale to idzie! Kurde, no nie, no to wygląda po prostu abstrakcyjnie. Jeszcze jak patrzycie na górę i widzicie, nie wiem, jakieś dachy budynków, jakieś drzewa, to po prostu... Powiem wam tak, od teraz moja podróż z punktu A do punktu B jest naprawdę magiczna. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu w filmie i dajcie znać, czy Basket podoba wam się w odsłonie motoryzacyjnej.